Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Darek Machowski, program Gość Dnia Radia RSC, niejednokrotnie realizowany przez Ireneusza Walędzika i tak jest w tym momencie. Ale oczywiście mam ogromną przyjemność zapowiedzieć mieszkańca Skierniewic, Jerzego Gołębiewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O, Darku, słyszę. Witam serdecznie pana Irka, także słyszę. Witam przede wszystkim mieszkańców miasta Skierniewice. Tak jest. I okolic. Prowadzący również mieszkaniec Skierniewic, proszę Państwa, także fajnie się składa. Myślę, że i realizujący program Ireneusz Walędzik też mieszkaniec Skierniewic od wielu, wielu lat. Tak, starczy tego powitania. Proszę Państwa, przechodzimy do tych spraw, które nas bardzo interesują, dlatego że 30 września, czyli tak naprawdę cofamy się te kilkadziesiąt godzin, rozpoczęło się już głosowanie pod te projekty, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Skierniewice. 67 projektów zostało przyjętych, jeśli mówimy o głosowaniu. Bardzo dużo, tak? Fajnie. Bardzo dużo. Wiem, że wiadoma sprawa, że było ich więcej zgłoszonych, no ale musicie też jako radni Rady Miasta Skierniewice tutaj zagłosować, które projekty są użyteczne właśnie dla mieszkańców Skierniewic. Wśród tych 67 projektów są również projekty, jeden czy dwa projekty? Tutaj trenerzy zgłosili dwa projekty. Jeden projekt to jest projekt już kontynuowany od kilku lat, czyli zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków. I głównym celem tego projektu jest to, że jest usprawnienie dzieci poprzez kształtowanie prawidłowej postawy, usprawnienie pod względem motorycznym i koordynacyjnym, a także wdrożenie do aktywności fizycznej tych dzieciaczków małych w przedszkolach, przede wszystkim 6- i 5-letnim. Ale także w dzisiejszych czasach stawiamy główne cele na wzmocnienie cech psychofizycznych u tych dzieci, ponieważ już od najmłodszych lat dzieci interesują się, wiadomo, grami komputerowymi i tak dalej, i tak dalej. No i te też są plusy tutaj, tylko bardzo małe, kwestii rozwoju psychicznego i fizycznego, ale przede wszystkim chcemy zachęcić do tych fizycznych zajęć i szczerze mówiąc już powoli odciągać od tych negatywnych skutków działań smartfonów i nie tylko, i komputerów. I tutaj właśnie kwestia usprawnienia tych dzieci poprzez właśnie te zajęcia zabawowo-sportowe, także z elementami gimnastyki korekcyjnej i z elementami podstawowymi judo, czyli zajęcia usprawniające poprzez naukę padów, przewrotów, wzmacniania mięśni nóg, rąk i tułowia dla tych dzieciaczków. No to jest fajne przedsięwzięcie, ponieważ te dzieci potem po ukończeniu swojej edukacji w przedszkolu idą do szkół i podejmują różne też dyscypliny sportowe. Zapisują się do klubów, do stowarzyszeń sportowych i tam właśnie już mają jakby taki pierwszy etap za sobą tutaj potem po tych zajęciach w przedszkolach. Jest to bardzo fajne. Natomiast też zgłosiliśmy drugi projekt, taki fajny mi się wydaje na czasie dzisiaj. Dobrze się rozwijamy, bo z sensorycznych pomocy korzystamy. Tutaj głównym celem tego to jest właśnie utworzenie takich kącików w przedszkolach skierniewickich, państwowych przedszkolach skierniewickich, które będą dostosowane do potrzeb dzieci uczęszczających właśnie do przedszkola, głównie ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu tutaj właśnie przedszkola skierniewickie zostaną zaopatrzone w pomoc do zajęć i zabaw sensorycznych. Tu jest kwota, oczywiście to jest projekt ogólnomiejski, projekt numer 17 i to jest na kwotę 100 tysięcy złotych i będzie podzielone na, no niestety nie da się na wszystkie przedszkola, ale na 5 przedszkoli. I myślę, że to taki właśnie aktualny temat, bo coraz więcej dzieci ma pewne małe niedostosowania w kwestii właśnie tych zajęć sensorycznych i myślę, że to jak najbardziej będzie przydatne w przedszkolach i wykorzystane dla tych dzieciaczków. I tutaj bardzo zachęcam, jeżeli chodzi o głosowanie, czyli na zgłoszone projekty przez Wojownik Skierniewice, przez trenerów, projekt numer 17 i projekt numer 18. Tak jest, a ja zapytam jeszcze, bo słyszę projekt numer 17 i projekt numer 18, bo ktoś z Państwa będzie chciał też się dowiedzieć, jaka jest nazwa takiego projektu. Jeżeli wejdziemy na stronę skierniewice.eu, budżet obywatelski, oczywiście ukośnik projekty. Projekt numer 17, dobrze się rozwijamy, bo z sensorycznych pomocy korzystamy, taki jest tytuł. I tu projekt numer 17 właśnie, projekt numer 18, zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków. I to tam wszystko jest napisane, jeżeli chodzi o cały zestaw projektów. To są projekty ogólnomiejskie. Tak jest. A ja przypominam, że rozmawiam z Jerzym Gołębiewskim. Jak słyszymy, jeden z projektów już kontynuowany rokrocznie, tak?
Już od kilku lat, tak, od 3 lat, jak pamiętam, jest kontynuowane i właśnie tutaj no, bardzo mi się wydaje, że się przyjął. W 95% dzieci w przedszkolach są zainteresowane tym, przede wszystkim też rodzice, tak, żeby usprawniać dzieci, rozwijać i wdrażać ten ruch od najmłodszych lat. I drugi projekt to wasz nowy projekt i dzięki oczywiście państwa głosom ma szansę, żeby po prostu został zrealizowany przez was. Tak, bardzo serdecznie zachęcam do głosowania. Wiadomo, że można oddać 2 głosy na projekt ogólnomiejski, 2 na lokalny. Myślę, że państwo macie wybór, ale serdecznie zachęcam do głosowania na też te projekty, na inne także, ale na te szczególnie, ponieważ to też są nasze projekty. Chciałbym, żeby przeszły do realizacji na 2025 rok. Przecież wielokrotnie spotykamy się w programach na Sportowo. Czy to z Mateuszem Bolimowskim, czy ostatnio miałem przyjemność porozmawiania z prezesem Michałem Gołębiewskim, dzisiaj z trenerem Jerzym Gołębiewskim. Proszę opowiedzieć, co się wydarzyło, bo w zasadzie zamknęliśmy wrzesień. Sezon się rozpoczął, październik się rozpoczął. Co się działo podczas ostatniego miesiąca w Wojowniku? Wrzesień był bardzo intensywne, jeżeli chodzi o zawody, ponieważ już na początku września w Warszawie zostały, właściwie pod Warszawą, zostały rozegrane eliminacje do Mistrzostw Polski, czyli międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików. Tam wystartowała kilkuosobowa grupa naszych młodzików. 2 osoby się zakwalifikowały do Mistrzostw Polski Młodziczek. Akurat tutaj w tej grupie wiekowej z 1. miejsca awansowała Alicja Dyba i z 2. miejsca w swoich kategoriach wagowych, w swojej kategorii wagowej awansowała Dominika Gutowska. No i już za tydzień będą walczyć na matach w Sochaczewie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. No mam nadzieję, że tanio skóry nie sprzedadzą, jak przystało na wojowniczki. Trzymam bardzo mocno kciuki. Proszę przypomnieć, w jakiej kategorii one walczą? Młodziczek i w kategorii wagowej do 70 kg i plus 70 kg. Natomiast następnymi zawodami, które zostały rozegrane w miesiącu wrześniu, to Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów. Pierwszy raz nasi zawodnicy startowali w tych zawodach i to z bardzo dobrym skutkiem, ponieważ Witold Kubisiak w kategorii do 81 kg w kategorii amatorów wywalczył złoty medal i wywalczył Mistrzostwo Polski, a Alicja Dyba w kategorii 52 kg także wywalczyła 1. miejsce Mistrzostwa Polski w tej grupie wiekowej. No, spróbowali swoich sił, na co dzień też trenują, tak amatorsko właśnie, a poza tym też są tutaj trenerami w naszym klubie. To cieszy, ponieważ no, pokazują młodzieży, że też będąc trenerami i amatorsko uprawiając judo, też można próbować swoich sił i bardzo dobrze, że jest w ogóle taka grupa amatorów utworzona przez Polski Związek Judo, że możemy się sprawdzać i no cieszy nas to bardzo, że mamy 2 tytuły mistrzowskie. Co powiedział nasz gość w programie Radia RSC, Jerzy Gołębiewski? Bardzo dziękuję za udział w programie, trenerze. Ja także serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców sportu skierniewickiego. Tak jest. A za uwagę również dziękuję realizujący Irek Walędzik i prowadzący Darek Machowski. Dziękujemy.